Witam wszystkich kibiców. Dziękuję, że mogę odpowiedzieć na wasze pytania, chociaż nie są proste, no ale spróbuję. Adam, co zdecydowało, że wybrałeś Wisłę, a nie Widzew? Wybrałem Wisłę, bo jest to wielki klub z historią i dlatego Wisła. Filip Wiślak, czym się różnią treningi w Polsce od tych we Włoszech? We Włoszech na pewno gdzieś, jak byłem, no to wiadomo, z czego słyną Włosi. Gdzieś jest więcej taktyki. Można powiedzieć, już ona jest zaczynana od poniedziałku, a u nas jest to dopiero zaczynane gdzieś od środy, czwartku. No i wiadomo, gdzieś jest większa intensywność i to wszystko. Pytanie o 2-0. Dokąd nocą tuptajesz? Myślę, że wszystkie drogi prowadzą na Rejmonta, także jesz też tupta na Rejmonta. Turkisz. Awans będziemy świętować w listopadzie, czy może trzeba poczekać do lutego? Nie wydaje mi się, żebyśmy tak szybko świętowali, także spokojnie. Ważne, żebyśmy awansowali i to jest dla nas najważniejsze. Sobi 14. Którzy kibice są najlepsi i dlaczego są to kibice Wisły? No, to już jest odpowiedź na to. Kibice Wisły są najlepsi, bo wspierają nas pomimo trudnego momentu dla klubu i pokazują, że no, że są z nami i my jesteśmy im za to wdzięczni. Michał Trojan, cel na ten sezon znamy. Co chciałbyś osiągnąć z Wisłą w kolejnych latach? Nie chcę wybiegać w przyszłość, skupiam się na tym, co jest tu i teraz i dla nas najważniejszy jest awans, a co będzie później, to zobaczymy. Uchej 11. Co czujesz, ubierając koszulkę z białą gwiazdą i czy presja ze strony kibiców napędza cię do lepszej gry? Na pewno czuję dumę, zakładając koszulkę białej gwiazdy i presja na pewno jest, no bo kibice są wymagający, że tak powiem. No, mamy wszyscy razem jeden cel i to jest nasze zadanie. W meczu z GKS-em Katowice czułeś, że doping kibiców w końcówce daje wam dodatkowego kopa, dzięki któremu możecie wygrać to spotkanie. Tak, no na pewno gdzieś kibice nas mocno wspierają i w tym meczu to było zdecydowanie odczuwać, bo gdzieś po strzeleniu bramki napędzili nas do zdobycia kolejnej i dzięki temu wygraliśmy z GKS-em. Jason, czy jest szansa, że zostaniesz naszą legendą? Nie wiem, czy jest taka szansa, okaże się w przyszłości. Mam nadzieję, że tak. Jakie Venom? Majonez kielecki czy winary? Winiary. Błażej. Z kim najlepiej dogadujesz się, tworząc parę stoperów w Wiśle Kraków? Dogadywałem się dobrze i z Adym, i z Józefem, także dobrze nam się współpracowało i nie mam takiego jednego, z którym by mi się współpracowało lepiej. Jak wspominasz lata spędzone na Półwyspie Apenińskim i czego nauczyłeś się od swoich polskich kolegów z Napoli? Na pewno wspominam miło, bo był to świetny dla mnie czas. Także na pewno cieszę się, że mogłem zobaczyć, jak trenują największe gwiazdy i trenować razem z nimi. A co nauczyłem się od polskich kolegów z Napoli? Na pewno gdzieś skromności, bo uważam, że jak i Piotrek i Jarek są skromnymi zawodnikami, także tego się od nich nauczyłem. Twoje ulubione miejsce w Krakowie, oczywiście oprócz R22. Wydaje mi się, że będzie to moje nowe mieszkanie, bo wprowadziłem się 3 dni temu, także jest to mieszkanie. Dlaczego wybrałeś numer 26? Numer 26 wybrałem, bo urodziłem się 26 czerwca i dlatego 26. Jesuinho. Premier League czy La Liga? Premier League. Mikołaj. Czemu tak dobry piłkarz gra w pierwszej lidze? Zależało mi na tym, żeby grać w Wiśle i dlatego wybrałem właśnie Wisłę, która gra w pierwszej lidze, ale mam nadzieję, że za rok będziemy już grać w Ekstraklasie. Czy po meczu woli zjeść pizzę z kolą, czy fit batonik i koktajl owocowy? Pizza z kolą. Deren Mateusz, na którym piłkarzu się wzorujesz? Sergio Ramos.
Gorszczak. Panie kapitanie, z którym z zawodników złapał Pan najlepszy kontakt i czy zaskoczył Pan poziom pierwszej ligi? Gorąco pozdrawiam. Ze wszystkimi trzymam dobry kontakt. Wydaje mi się, że nie mam takiego jednego zawodnika, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ze wszystkimi staram się dużo rozmawiać. A czy zaskoczył mnie poziom pierwszej ligi? Wiedziałem, że to będzie ciężka liga i w sumie spodziewałem się tego. Dawid Salamon. Jakie masz inne hobby poza piłką nożną? Lubię po treningach grać w PlayStation z moimi przyjaciółmi, także to jest moje hobby. Szymon. Idol z dzieciństwa? Kraków czy Szczecin? Wydaje mi się, że gdzieś jak byłem mały, to moim takim idolem był Ronaldinho, a Kraków czy Szczecin? Kraków. To jest wierny. Dzięki panie kapitanie za postawę do tej pory. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Nie wszystko można przewidzieć, ale z takim podejściem, z takim zaangażowaniem i z tym kapitanem my ten awans wywalczymy. Powodzenia. No, dziękuję bardzo za tak miłe słowa. I mam nadzieję, tak jak jest tutaj napisane, że razem ten awans wywalczymy. Dziękuję. Pytanie bonusowe od Krystiana Wachowiaka. Czy jesteś jako skarbnik zespołu skory na jakieś łapówki? Jestem skarbnikiem z zasadami i nie ma żadnych łapówek, także niestety nie, Krystian. Dziękuję za wasze pytania, bądźcie z nami, bo potrzebujemy waszego wsparcia.